uwielbiamy to po prostu. No, poszedł ogień. Proszę? Tam gdzie ślady są, chodź. Dobra. Dogrzałeś Malwinie oponę! O! Ale jest piękna, nie? Super, fajnie ci to wychodzi. Zasadzisz kabel, zaczynasz palić gumę, a potem skakujesz na motor i popuszczasz kabel tak, żeby po prostu koło się kręciło, a koło skumowało. A to ja tak robiłem na 701. No, ale spaliłem sprzęgło wtedy. No. Bo po prostu, wiesz co zrobiłem? Tak jak teraz skończyłeś, to zrobiłem to powtórnie. A jak jest już opona mocno nagrzana, to ona już tak się, wiesz, nie zakręci, wiesz? No. I za duży opór miała, wiesz? I spaliłem. Poszło wszystko w cholerę, nie? No. Pamiętajcie, jak palicie gumę, to raz palicie i już nie palicie. Czekacie, aż wystygnie, nie? No. No, no. Ale widzisz, to musiałem 7000 zł wydać, żeby wiedzieć. Ale ty, jak ja jeszcze wróciłem, ty, na tym sprzęgle spalonym jeszcze jakoś wróciłem, nie? No nie wiem, tam 40 na godzinę z Włocławka, nie? Bo ja we Włocławku to spaliłem, nie? Bo pojechaliśmy tam przy lesie, nie? Tam jest tak przed tymi torami, te winkle, co tam są. Od ronda do torów tak jeździłem, nie? No. Ale uwielbiam na tym kole, kurde ci powiem. A teraz z tą rolką to jeszcze lepiej, wiesz? Bo sobie już trenuję na trójce i tak coraz wolniej. No i się oprze, nie? O tą rolkę. No, ale i tak jeszcze dużo mi brakuje, nie? Chociaż powiem ci, na jesieni jak jeździłem, na jesieni, tak? To już w tej pozycji już prawie dotykałem, nie? Już tam było tylko tyle, nie? No. No bo zasada jest jedna, że jak podniesiesz go do góry i patrzysz, wystarczy, że patrzysz na lagi. Jak tak masz, to jest jeszcze bezpiecznie. Prosto, do asfaltu. Tylko, że tyłek zjeżdża mocno do tyłu, nie? No. Muszę sobie, jak on mi oprzyje, to mi oprzyje jakimś innym materiałem, nie będzie tak się ślizgać. No, a ty się ślizgasz na tym? Przy kole, jak na koło dajesz? Na koło, no to nie. Aha. Ale fajnie, powiem ci, że mi się podoba to. Bardzo fajny projekcik, nie? Jak ja zobaczyłem zdjęcie, to ja myślałem, że to jest MRF-a, nie? Bo nie doczytałem tego, nie? No.
Pięknie, pięknie. Czyli co, latem będziemy tu upalać? No. Może we trzech nawet, nie? No, jak Malwina się nauczy. No. A gdzie to ją od razu nauczymy na koło? No. Musi. Nie ma wyjścia, nie? Daleko nie poleci, nie? Super. A to są jeszcze ślady, nie? Z zeszłego roku, nie? No. No. Pięknie. Szkoda, że jeszcze kogoś nie ma, to by nas nagrał, nie? No. Jak się śmiga. Ale jakiś filmik na pewno wyjdzie, nie? No tak. Czekaj, zobaczę, czy w ogóle się coś nagrywa. A, mruga. No dobra, no to ja tam jeszcze parę gum zrobię. No. A ty musisz jechać, bo ci ciemność zastanie. Nie, bo tam muszę po kolegę jeszcze jechać. Aha. No. Kurde, powiem ci, tak się cieszę, że wbiłeś. Ale przypasiło, co? Ale nawet jakbym nie był ubrany, jakbyś napisał, to i tak, bo i tak mówię, kurde, muszę pojeździć, bo... No. Trzeba, nie? Tym bardziej, że trzeba potrenować, bo jak mamy w teledysku wystąpić w niedzielę, no to ja. Dobra, Filip, dzięki, ja sobie tutaj pośmigam jeszcze. Wlepę dostałem od Tomka, od twoją. O. No. Na skutero ją przykleję. O. I pojechał. Tak, mamy tutaj, patrzcie. Pięknego. Też lada moment by się zawijał. I o tym co wam mówiłem w ostatnim odcinku, żeby kompresję trenować, bo to wszystko co ja wyrywam to z kompresji jest.